Witajcie w gierce Shadow Grand Survivor. Gierka zrobiona przez fińskie studio Frozenbyte. No i zaczynamy new game. Easy? Nie, lepiej medium. Bierzemy start. Bla bla bla. Nie mamy czasu na fabułę. Jakiś tam filmik z pseudo skorpionem albo pseudo jakimś karaluszkiem. Atlantis. 2096 rok. Co tu się wydarzy? Aha. Tytuł gierki się pojawił. Jakby ktoś nie wiedział, w co gra. No dobra. Już moglibyśmy zagrać, bo intro nie było zbyt takie. Epizod pierwszy, 9 godzin wcześniej. Dobra. Start bierzemy i mamy tu naszego żołnierza. Ma jakiś pistolet, tak, w experiencji w lewym górnym rogu, w prawym widzę granat i pistolet. No i co tutaj, zbieramy coś? Przesuwamy jakieś te dryny, czy jak to tam się nazywa. No dobrze, dobrze. Tu jest coś świecącego. Activate flashlight, to możemy F. To już mamy latarkę. Fajne, że każdy tutaj strzał, no nie każdy, ale beczki czy jakieś inne przedmioty tutaj się poruszają po oddanym strzale. To jest na plus. Grafika też jest dość fajna. Mimo że widzicie tutaj te skały, to takie tekstury raczej nie są zbyt szczegółowe. Ale to światło z latarki, z pistoletu, czy zamocowanym na ramieniu, czy na kasku. Całkiem fajnie tutaj pokazuje nam dalsze rejony mapy. Tu zebraliśmy właśnie amunicję. Tu beczki są pewnie takie no złe, łatwopalne. Tak, tutaj też. O! Jakaś akcja pewnie będzie. A, przedstawiałem naszego bossa. Marine Guilford. 32 lata, military squad. Dobra, zbieramy to, co trzeba. O, tu cały tutaj... Nie wiem, czy to broń chemiczna, czy po prostu... beki jakieś z paliwem. Nie chcę tego na razie testować, bo może nam się przydadzą, jak wyskoczą jakieś opryszki. O, tam na dole widzimy... Widzimy jakieś te małpy. Tu na górze szyba, dlatego takie odbicie, refleksy. Nie no, całkiem fajnie jest zbudowany tutaj. Zbudowana mapa. No, nie jest najgorzej. O, i właśnie już widzimy pierwszych przeciwników. Ale poczekamy, niech przejdą do beczek. Pewnie coś będzie, bum. O, fajny wybuch, nawet fajny. Strzelamy. Już zabiliśmy tego jaszczura. No, na plusy są na pewno za wybuchy fajne. I za elementy oświetlenia, które no nie są najgorsze. Są dość fajne. Czy one czegoś tutaj chroniły? Tak, amunicji. O, możemy zejść tam niżej. Tu trochę będzie tego. No, podejdź. Dobre, wybuchy są dobre. Ten taki, no, pseudo gorący efekt. Ło, tego nie zauważyłem. Experience rośnie w górnym ekranie. Złapałem teraz już karabin. Rolką tu zmieniamy sobie, no, co chcemy użyć. Nawet granata mamy. Zaraz go tutaj użyjemy. Niech podejdzie jaszczurka, a nawet kilka. Och, trochę za bardzo się pośpieszyłem. Bo przyciskiem lewym myszki tutaj jakby ustalamy, czy daleko ma lecieć, czy blisko. Zmieniamy z powrotem na karabin. Dobrze, to już jest wyczyszczone. Już zabita. A my założyliśmy kolejny magazynek. Kolejna małpa. I czai za pudłami. Ale to raczej takie bohaterskie nie są, bo uciekają. Jak ładuje, z takiej całej, no, na maksa ładuje. To te jaszczury czują opór i nie mogą przedostać się przed ostrzał z broni. Tu penetrujemy całą lokację, przepychając różne skrzynki. Tu jest elewator, pewnie nieczynny jak dla nas. Dobra, tu się też nie będę przepychał. Tu widzimy masakrę i kolejny tutaj... Co ja nie mogę? A, bo tu jest kratka. I kolejny tutaj chyba będzie poziom.
Zapomniałem dodać, że muzykę do tej gierki stworzyła znana bardzo grupa heavy metalowa. Lordi. No, nawet kiedyś wygrali Eurowizję. Więc jest taka bardziej rasowa. Nie mówię zawsze, ale pewnie elementy takie znajdą się. Dobrze, przechodzimy. Tu szyba jest, to rozwalamy sobie. Takie pajączki zmutowane. Znowu amunicja. Fajnie, bo nam nie zabraknie amunicji, a to jest typowa właśnie rozpierducha strzelanka. Więc musimy siać kulami. Tu coś złapiemy. Upgrade part. Coś będziemy upgrade'ować. Tu są oszklone jakby takie drzwi, no to my je tutaj... O! Musiał przeładować. To my je tutaj rozwalamy, ale chyba jakaś coś tam się na zielono zrobiło. Nie wiem, czy to jakaś broń chemiczna została użyta. O, już jest okej. Tak sobie gdywam, bo nie wiem, o co chodzi dokładnie. Cztery części zdobyte już do upgrade'owania. Gdzie tutaj mamy naszą minimapę? Czyżby... No nie, nie mamy. No dobra. Tu wyjdziemy, ale właśnie to jest takie trochę zakręcone z tego względu, że nie ma konkretnej ani strzałki, gdzie mamy przejść. Tu jest apteczka. Medical kit. Medical to M używamy, dobrze. Załapałem. Teraz przechodzimy dalej, tutaj nie wiem, czy mamy się wydostać z tego, czy po prostu wyjść i szukać terenu takiego otwartego. O, jest, teren otwarty, właśnie o to mi chodziło. Tutaj warto by było teraz sieknąć granata. I to zrobię, nawet kilka granatów. Tylko właśnie one doskakują do mnie i to nie jest dobre. Znowu karabin maszynowy. No i idziemy. Zobaczymy, experience już mi przypakował, nie wiem, wyjdziemy może do menu i zobaczymy tutaj z escape'a, czy coś możemy ulepszyć. Survival, chyba nie, dopiero po przejściu etapu. Ładujemy ile wlezie. Nasz tutaj osobnik ile ma życia, też nie jestem w stanie tego tu określić. A gierka kupiona za dolar chyba 20 czy dolar 15. Więc no, majątek to nie był. A nie, jest najgorsza. No, chodź gościu. O, nawet trzy tam były. No i takie rozpierduchy. Tutaj robimy. Czyścimy teren. Znowu beczuszka. Kurde, nie zawsze w beczkę sięga ten ogień. Właśnie takie to jest... Trochę nie bardzo. Bo ja celuję w beczkę, no, z odległości 20 metrów. Spokojnie w beczkę powinien trafić. A tu, nie wiem, gdzieś przylatują kule. No ale zdarza się. Tu zapierdzielamy dalej. Chodźcie, jaszczureczki, chodźcie. No, czekamy. Dobrze, ładnie trafiłem w momencie. I tu druga beczka. O, nie do końca go raniłem. To jest tak. 5 minut. Tu znowu masakra ludzi. Kolejne ciało. I kolejny mutant. O, nawet troszeczkę za blisko stałem. Tu granaty, tylko granaty. Pistolet teraz użyłem. Pistoletu też go zabiję. Ale nie spodziewałem się, że... No, co się stało? Przecież chyba mnie nie zabiły. Road to Atlantis. Start. Nie wiem, czy to drugi etap. Czy to po prostu... No nie mam... Nie, chyba mi się udało przejść dalej, ale tak trochę nie bardzo, bo nie wybiłem wszystkich wrogów do końca. No, to jest kolejny etap. Taki nienormalny. Haha, jaszczurki. Te jakie te... zergi, czy co to jest? Ale granatą machnąłem. Masz, nażyj się. Karabin już założony. Tu jest apteka. Muszę być w ruchu, bo tam to do mnie pluje. O, zniknęło, bo to, no tak, z ziemi to wychodzi.
To było chyba w gierce, to takie wychodzące z ziemi, świdrujące potwory. Jeżeli pamiętacie Dune, to one były tam. Dune to była klasyka zaraz po Command & Conquer, grało się, ale to naprawdę bardzo dawno temu, jakieś 15 albo więcej lat. No i trzeba odnaleźć tą gierkę i po latach sobie zagrać ponownie. Nie widzę tutaj, żeby nasza postać mogła skakać, ale nie wiem, że to po prostu nie jest potrzebne, czy sam skoczy, jak dojdę do jakiejś skały. Nie, raczej nie. Chyba, że to jest jakiś tajny przycisk ukryty. Chyba już tajemniczonych graczy. Tu apteczka, aha, tu na dole mamy ten poziom życia, to już wiem. Wyskakują znienacka. Tu możemy rozwalić te skrzynki, to wyskakują nam kolejne, o, level up, to wyskakują nam kolejne jakby jakieś... czy to amunicje, czy... zdrowie. Tego jest za dużo, naprawdę. O, możemy napalać granata. Spoko. Masz, nażyli się. Ale to mi się nie podoba, bo muszę się przepychać i nie mogę przeskoczyć ich, no. Znowu granat, tu by się przydał. Kurde, jakie szybkie to ma, te gady. Ho, prawie ja nim oberwałem. No kurde, ile tego jest? Granatów co chwilę mam pod ostatkiem, zbieram nowe, więc... No w ogóle tutaj mi nie brakuje ani broni, ani amunicji, ani granatów. Co chwilę dropią. Na pewno ta gierka jest lepsza jak moje poprzednie gierki, w które grałem i pewnie widzieliście. A mówię tutaj o nowej gierce z 2016, Hybrid Wars. No tamta to już jest w ogóle koszmar, ale grałem w nią, bo obiecałem sobie, że przejdę w tego gniota. A tamtą gierkę wyprodukował Wargaming. Chyba no nie muszę przedstawiać, że to jest właśnie twórca World of Tanks. Ale to, no to no, zdecydowanie lepiej się gra. Tutaj coś... A, jakiś taki... strzela we mnie. Poczęstujemy granatem. No, o kurde, twardziel. O, drugi granat i też nic. Trzeci granat i też nic. Kurde, no. Dobra, po trzech granatach poszedł. Tu jest beczka, mogłem w nią wcześniej strzelić. Nie. Trzeba było mi to zostawić, bo tu pewnie coś wyjdzie. Jakiś alarm się włączy, czy coś w tym stylu. No, coś się trzęsie, więc... O kurde! Mamy pierwszego bossa. Chodź tu, leszczu. A my musimy jakoś tutaj go zagnać. Nie wiem, czy do samochodu mogę. Niestety nie mogę. Ale mogliby coś takiego zrobić. No podejdź tu, podejdź tu. To nie jest taki bardziej troll kumaty. Ale kurde. Ja nie chcę zginąć. Bo to jest takie... O... Tu podchodzę, żeby do mnie, żeby do tych beczek podchodził. Wtedy go zlikwidujemy, a tak to... Poturlamy trochę. Poturlamy. Poturlanie też dobre. Nie, bierzemy granaty, bo musimy go skończyć. O, pali się. Kolejny raz z granata. Nie wiem ile razy, myślę, że z 5 razy. No. Trzeci raz z granata. Czwarty nie doszedł. Teraz będzie czwarty. Piąty, szósty nie doszedł. No, za 8 razy to pewnie oberwał. Nie wiem, a na górze ma energię, dobrze. Tak jak stare konsolowe gierki. Jak był boss do pokonania, to właśnie na górze był pasek energii. Ale tych granatów to my mamy, no... od zarąbania.
Życia mam ciągle 94, ja nie wiem, że ja jestem taki kurde mocarz. Ty no kurde, granaty nie zacznę. Ostatni granat. Ileż można? Co? Znowu 6? Śmieszne. Naprawdę śmieszne. No stanę sobie już pod z tyłu za, mu za dupą i będę ładował w granaty. No bo zbyt inteligentny to nie jest. Więc ładujemy. O, nagle wyskoczyło, że zero. No to strzelamy. Strzelamy, podjedziemy bliżej, może pyszczek obrobimy. O, on tu wzywa posiłki. Te beczki, no, niestety nie są już w takim miejscu, które by mi pomagały. Chodź, tam była beczka. Chodź tu. O tak. No chodź. Nie wiem, czy ci poradziło, czy nie. No chyba tak, bo ty palisz. No, gościu jest na wykończenie, to muszę tutaj go zaprezentować ładnie. Chodź tu podejść, podejdź tu. Tu cię dokopniemy. Przechodzi przez ścianę. Tadam. Kaput. Dostał. Połóż się. Powinno być tak, że fla... No dobrze, niech będzie. Rozkłada się. Czy on jeszcze zmartwychwstać chce? Jest! I tak się udało przejść mi kolejny etap. Nieźle. No naprawdę. Kurczę. 17 minut. No i co? Road to Atlantis, część trzecia? Bo nie jest to tak napisane. No to zagramy. W część trzecią. Jedziemy z automatu dalej. Mogłaby być jakaś już kolejna nowa broń. No. Bo mam na razie karabin. Pistolecik. No i granaty. Oż kurde. Ruszyły jak jakieś kurde. Chore. No, dawaj, tu ci pokażę. Przechodź. Takie muły. Nie wiem, mapa by się tutaj przydała. Czasem jest tutaj tak trochę. No, nie widać, gdzie trzeba iść. Tak jak tu wyszliśmy od początku i. No i kurczę. Nie wiadomo w którą stronę. Nie wiem co dalej z pokonywaniem przeszkód takich do skakania, tak jak tu. No bo w sumie... O, jest! W końcu udało nam się wejść w nasz tutaj panel, naszego żołnierza. I tu możemy sobie upgrade'ować broń. No jest, upgrade broń. Pistolet lub karabin. I tutaj promieniotwórcze naboje możemy zrobić, albo na przykład... na magazynek amunicji powiększyć, a do tego pistoletu automatyczne celowanie takie lepsze. No i pociski, które mają lepszą technologię i większy tutaj damage. No to co, zrobimy sobie promieniotwórcze. O, nie możemy tego upgrade'ować. Czyli pewnie możemy tutaj pistolet tylko. Podwójne obrażenia. No to zrobiliśmy. I co tu jeszcze możemy? Tu mamy upgrade życia. Tu mamy też sensor jakiś i automatyczny medikit. No to zrobimy tego medikita. Upgrade życia. No i co? I tyle. Tutaj życia sobie zrobiliśmy jeszcze na 125. I to by było na tyle, na te upgrade'y. Tu mamy właśnie opcję po wciśnięciu Enter. To wszystko było Enter. To jest mapa. Tak? I my tu musimy iść właśnie w tą stronę. Dobrze, to teraz mniej więcej już wiemy jak. To zapierdzielamy. Nasz boss jest teraz świeży, świeżak, mocniejszy. W prawą stronę mamy iść, no to idziemy. Tylko ta strona prawa to już mi się skończyła. Mapa kolejny raz. I jestem tu, no i... O. Tu są drzwiczki. Tu można by było wejść. Flashlighta. Niech się zapali flashlight. Wow, granat. No, granat niestraszny dla mnie.
nic mi nie robi, jak widzicie. O, kolejny granat. To jest takie trochę też. Ale on chyba woli się przepychać, jak przeskakiwać. No ale nie, albo granata rzucimy. Powinien zrobić tutaj dziurę, ale to się wszystko odbija. Więc nie wiem. Wywalą beczki? Wywaliły. Tutaj też jest zablokowane. Tu też, więc to mi trochę skomplikowało sprawę. No ale idziemy dalej, idziemy. I albo to rozsadzimy. Nie rozsadzimy. Się wydaje, że jedyna opcja to właśnie tutaj. Właśnie tak. Beczki trzeba było rozwalić i jest tutaj przejście. No, więc tutaj jest pierwszy taki mutant, który żarł naszego człowieka. Tu, o! Mogłem użyć granata, a te są mocne. I właśnie, no! Pierwszy mocny przeciwnik. Bo boss nie naliczał się do mocnych. Tu mamy granata w łapie, już przerzucimy tam. Żyj to. Zapaliśmy kolejne. Ach, ty jaszczurko zasana. Kolejny level up. Ty teraz sobie przypakujemy, bo no już wiemy, że... Tak, level mamy czwarty. I przypakujemy sobie te pociski tutaj. No, magazynek. Tak jest. Magazynek. No i close. Zasuwamy dalej. Szkoda, że tego pojazdu tu nie możemy na razie przejąć. Ale myślę, że to jest kwestia czasu. Jakiś tam experience, coś się pojawi i będzie lepiej. Idę to po prostu, żeby jak najszybciej to przejść, bo nie mamy czasu. Sieka jest. Nawet spora sieka, nawet większa chyba mi się wydaje czasem. Jak ten nieszczęsny Hybrid Wars. Już nie będę tego porównywał, bo tamta to jest po prostu wstyd. O, ale tego się nie spodziewałem, bo w tym momencie właśnie wychodzi na to, że zaraz może być koniec. Przydałaby mi się apteka. Jest apteka. 40 tylko mi dało. Kurde, ile tego jest? Wszystko tutaj do góry fruwa. O kurde. To chyba będzie koniec, to ja się chyba żegnam. Będzie się wam podobała ta gierka właśnie po mnie. Jak wam się podoba ta gierka i chcecie zobaczyć kolejne etapy, no to co, dajcie lajkacza i skomentujcie, że chcecie tak oglądać fajne etapy, bo jest zarąbista. Na razie, pozdrawiam.